Cześć, witam was serdecznie. Jadę sobie na pierwszą, słuchajcie, nockę. Nie mam jeszcze ogrzewania założonego we Basto, więc sobie wziąłem olejaka. Jadę na nockę, nie na Van Life'a, tylko jadę do swojego kolegi Jarka wypróbować łóżeczko, później wam pokażę, co sobie wymyśliłem i sobie lecimy. Najpierw polecę sobie do Lidla. Trzeba uważać, bo tu policaje są. No, jadę. Grzewanko sobie włączymy. Kolega mój też zobaczy pierwszy raz białą perłę na żywo, bo widział też tylko film. I zobaczymy. No kurde, powiem wam, dzisiaj wróciłem też, spałem sobie na bulwarach szczecińskich. To jest w Szczecinie takie miejsce, no nieważne. W każdym bądź razie spałem, bo byłem wczoraj byłem w pubie z kumplami, a ja, żeby pójść do pubu, to muszę jechać do miasta niestety. No i sobie spałem na bulwarach, nockę spędzałem, jechałem Renatą, ponieważ tam mam webasto ogrzewania, a w nocy był koło zera chyba było. Także no musiałem jechać tam Renatą, chociaż no nie chcę za bardzo nią jeździć, bo ona idzie do sprzedaży, jeszcze coś się spierniczy, jak to zwykle w Renacie bywa. I może być źle. I właśnie teraz miałem porównanie jazdy tym, te czwóreczką i Renatką. No powiem wam, mam wrażenie, że to ma lepsze przyspieszenie niż Renatka. Chociaż tutaj jest niby 102 konie, a tam jest 115. Komfort jazdy oczywiście tam jest lepszy, chociaż w trafiku działa sprzęgło, że tak powiem, gorzej. Znaczy, mocniej trzeba wciskać. Tutaj działa zdecydowanie lżej. Mówiłem, że kląłem na... Słuchajcie, powiem wam tak. Kląłem na Renatę, że ma... Wymyślili sprzęgnik centralny, pamiętacie? Że tam... Że debil sobie wymyślił sprzęgnik, że trzeba... Że jak trzeba go zmienić, to trzeba ściągać całą skrzynię. Otóż w tym silniku, w tej skrzyni jest dokładnie to samo. Wysprzęgnik jest w skrzyni biegów centralnym. Te wolne skrzynie, jak w silniku 2.4 diesel, były, miały wysprzęgniki na zewnątrz, zlokalizowane. W środka wchodziła tylko mechaniczna łapa. No, niestety tutaj jest wewnątrz. Także hejterzy będą jechać po mnie, że spadłem z deszczu pod rynnę. Nie o to chodzi, to nie o to chodzi. Mnie chodzi o starą konstrukcję, stare diesle. Jakoś no, czuję sentyment do tego typu maszyn. To jest coś takiego jak... Teraz skieruję swoje słowa do graczy z lat 80. i 90., którzy lubili gry komputerowe, tak jak ja byłem wielkim fanem. Ja miałem Commodore 64, niektórzy mieli Atari XE, XL, jak moi koledzy na przykład. No i nawiązując do tamtych gier, tamte gry, patrząc z perspektywy dzisiejszego czasu, no koszmar, nie? Koszmar graficzny, muzyczny i w ogóle te sprawy. Dzisiaj mamy grafikę o wiele lepszą w tych grach, ale to nie o to w tym chodzi. Grywalność tych gier pobija wszelkie aspekty graficzne nowych gier. Naprawdę, to jest właśnie, to jest dokładnie to samo, co wam chcę powiedzieć o samochodach. Tamte gry miały duszę, podobnie jak samochody stare też mają duszę. Patrzcie, jak to się kuźwa zbiera. Dobra, trzeba Marcin ostrożnie, bo tu policaje próbują stać. No, także nie wiem, tym samochodem mi się, choć krótko z nim jeżdżę, znamy się od 909 km z białą perłą. Zajebiście mi się tym jeździ. Normalnie czuję, że jadę. Mam drugą miłość. Nie mówimy tu o ludzkiej miłości, tylko mówimy o miłości do przedmiotów, do hobby swojego czy coś. Rowery elektryczne to moja pierwsza miłość. Druga miłość to jest mój samochód teraz, kurczę. No, jaram się tak samo, jak jaram się siadając na rower elektrycznym. Za każdym razem mam banana i czuję się jak dziecko i chcę więcej. Czuję się, jakbym jechał pierwszy raz. Dokładnie mam to samo tutaj. No kurde, nie wiem, nowe samochody są bezpłciowe, a tutaj wsiadam i się cieszę, kurczę, na samą myśl jazdy. No, ach, nie wiem, chory jestem, no ale tak mam, cóż na to poradzę. Lecę, pędzę. Proszę, ten już używa krzesiwa. Dobra, na razie zamknę, bo piździ. Muszę... Jak widzicie, załączyć olejaka.
No bo niestety brak webasto wymusza taką czynność. Gdzie jest kabel? Tu jest. Ta! O! Good. I niech sobie grzeje. O! Tak sobie włączymy. A zobaczcie, jak sobie kombinowałem. Tak sobie wykombinowałem, pod spodem mam tą deskę z trafika, widzicie? Siedzenia się kładą na płasko, rzucam sobie materac. O! I można, kurna, spać. Od razu sobie pościelę. Na szybko sobie tak zrobiłem. Taką deskę, co wcześniej kiedyś robiłem sobie do stolika. Idealnie teraz się tu sprawdzi. Tu widzicie, materac trochę wystaje, ale dla nóg to nie przeszkadza. I co? Krzesło mam pod spodem, tam tylko pojechało trochę dalej. Tutaj buciki, ja zaraz je zmienię w ogóle, o, grzejnik już zaczyna grzać, no i gut. I powiem wam, no, że wbrew pozorom tutaj jest więcej miejsca, słuchajcie, teraz, no, zobaczcie, jakie łoże mam, to mogę siedzieć, jest więcej miejsca od tego miejsca do drzwi, jest prawie 10 cm dłuższy, no i no to jest tyle, nie, niby mało, a tak dużo, i to mnie się podoba. No i tak będę spał. A teraz idziemy, o, u Nicho będzie ziemniak, będzie masło, będzie ziemniak z masłem, będzie kiełbasa. Ale powiem ci, że jak podłoga... Przywitaj się z widzami. O, dzień dobry. Bo ja to pokazuję, no. Chciałem powiedzieć, że jak podłogę będzie miał zdrową, no, to warte zakupu. Wiesz, tu, no, podłogi ja się nie boję. Progi jakby były, to jest więcej roboty. Podłogę to ja sobie zrobię w razie W. Jak będzie tam gdzieś, gdzieś jakieś ognisko korozji, no, się wytnie, wiesz, wszpawa. Podłoga, podłużnice. Ja będę musiał we Fiacie podłużnice latem ponaprawiać. Podłużnice ponad są zdrowe, bo ten gościu mi sprawdza, nie? Jest, no, taki zobaczymy. Gościu na Dolnym Śląsku. Patrzę go, on się nazywa na YouTube Blacharz Ostatniej Szansy, chyba coś takiego. Słyszałem o nim. I właśnie, kurwa, Dukato cały czas robi. Takie te, dokładnie te. Wspominali chłopaki na forum T4 właśnie, że jest, no, jakiś gościu w Wrocław, to jest Śląsk, nie? Tak, Dolny Śląsk. Spod Wrocławia właśnie, że on się lubuje w starych autach, właśnie, no, robi. Tak jak mówisz, Ducato, te czwórki, no, kurde. No, muszę właśnie, jest kontakt do niego na YouTube, tam na tym jego stronie, ale już jak mi zrobi, to już wtedy Fiatem jeżdżę, wiesz, dożywotnie, parę lat. Dożywotnie, nie? No. No ja tego też chcę inwestować, nie? Albo sam będę robił. No patrzcie, jakie gustowne tu wieszaczki są teraz. Dla mnie idealne. Można sobie kurteczkę powiesić. O, to już zaczęło grzać. Kiedy jedziemy na Van Life'a? 20 marca? Co? 20 któregoś marca? 20 marca? No mówiłeś tam... Powiedz, że za 2 tygodnie. No... Mam tam, wiesz, teraz mam wolny weekend. Jestem ciekaw, czy mi ten webasto zamontuje. Nie, no kurde, to jeden dzień, tylko nie wiem gdzie. Kurde, idealnie był pod tym siedzeniem, ale tam chyba zbiornik będzie przeszkadzał. Co będziemy jeść? Ziemniaczki? Dobra, to później. Patrzcie, co mamy. Jakie dobro. Węgle z ogniska. Ale mięciutkie masło już się zrobiło. To tyle, ale dobra, wystarczy. Starczy. Ziemniaczki z ogniska, kiełbaska była wcześniej. I teraz tak, patrzcie na to. O! No nie do końca upieczony, ale może być. Co jest z tą solą? Ale gdzieś było. Masełeczko. No idź. Idziesz? Nie idziesz. Patrzcie na to. Dobro. To jest coś, co tygrysy lubią najbardziej. Niebo w gębie. Jezus, ale to masło robi robotę, ty. Musimy to częściej robić. Na wyjazdach też. Ale zajebiste. No i dobra. Słuchajcie, moi drodzy, jest godzina 22:30. Tutaj sobie włączyłem nawiew, bo ten olejak ma taki nawiew, że można dmuchać też, więc troszeczkę temperaturę podnieść. Ale jest ciepło, jest ciepło. Tak wygląda moje lokum. O, zobaczymy, jak się będzie spało. Myślę, że wyśmienicie. Także widzimy się rano i zobaczymy, jakie będą moje wrażenia po śnie. Po całej nocy spędzonej w brzuchu mojej białej perły. Do jutra.
Good morning. Wstaje. Patrzcie, słoneczko wstaje. Elegancko. No, powiem wam, spało się wyśmienicie, choć zimno jest. Olejak nie daje rady, słuchajcie. Więc muszę jak najszybciej założyć webasto. Bo tak się nie da i jest chłodnawo. Nie wiem, ile mam stopni tutaj, bo nie mam termometru, ale jest chłodnawo. Na dworze mamy minus jeden, więc takie webasto musi być założone, bo z tym się nie da. Kurde, powiem wam, że tutaj jest troszeczkę wygodniej. No, raz, że tędy, zobaczcie, mogę sobie wysiąść na nocne siusiu, nie muszę tamtędy wyłazić. Tutaj mogę sobie usiąść w razie czego. Tam mam dużo miejsca do siedzenia. No kurczę, wydaje mi się, że tu jest więcej miejsca niż w trafiku. No i to jest najlepsze, nie? Choć pora nieodpowiednia, ale w lato będę mógł sobie otworzyć okienko. O! Wpuścić świeżego powietrza z rana. Super sprawa. Ale teraz Marcin zamknij, bo pizga złem. Fajnie, pierwsza nocka minęła bardzo, bardzo fajnie. Chociaż z tego podniecenia, że śpię w nowym samochodzie, mało co spałem. Nie, ale leży się naprawdę wygodnie, stabilnie, ale będziemy musieli tu pomyśleć nad czymś innym. Oczywiście w pełni wymontowywalnym, bo jak wiecie, no muszę mieć 9-osobowy, bo przemieszczam się też z całą rodzinką, więc nie mogę docelowo zrobić tak, jakbym chciał. No ale to nic. Dobra. Wstaję, jakieś kawkę piję i będę jechał w chatę. O, i tyle. No i tyle. I spało się dobrze. Jadę teraz w chatę. Teraz tylko założyć webasto i będzie zarąbista sprawa. No ale to kurde za chwilę, bo na razie muszę jeszcze teraz przewożę magazyn, także co jakiś czas to zacznę robić. No dobra, to tyle, słuchajcie moi drodzy. Sorry, że mnie nie widzicie, ale mam kamerę na łbie, jak widzicie. Żegnam was z mojej perełki i do następnego. Trzymajcie się, cześć.